W amerykańskich mediach pojawiła się informacja, że Rosja planowała zamach na szefa niemieckiego koncernu zbrojeniowego Rheinmetall, Armina Papergera. Rheinmetall to największy niemiecki producent uzbrojenia. Koncern dostarczał Ukrainie m.in. amunicję artyleryjską. Według doniesień CNN to amerykańskie służby ustaliły, że Rosjanie szykują zamach na szefa Rheinmetall. Z amerykańskiego wywiadu informacja miała trafić do Niemiec, które udaremniły rosyjski plan. Stacja nie ustaliła, kiedy miało dojść do zabójstwa, a Biały Dom i niemieckie władze nie zajęły w tej sprawie oficjalnego stanowiska. Rosja miała przygotowywać zamachy także na innych szefów firm zbrojeniowych. Jednak w przypadku Niemiec plan był najbardziej zaawansowany. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, pytany o medialne doniesienia, wskazał, że Rosja prowadzi kampanię zastraszania sojuszników. Widzieliśmy pewien schemat, rosyjską kampanię organizowaną przez służby bezpieczeństwa w celu przeprowadzenia wrogich działań przeciwko sojusznikom w NATO, z próbami sabotażu, atakami cybernetycznymi, podpaleniami i różnymi rodzajami wrogich działań. Nie są to pojedyncze przypadki, ale są one częścią pewnego schematu, częścią toczącej się rosyjskiej kampanii. Niemiecki dziennik Bild podał, że szef firmy Rheinmetall od miesięcy korzysta z ochrony osobistej.